Tradycyjnie od ponad 20 lat Starostwo Powiatowe funduje uczniom stypendia naukowe za osiągnięcie wysokiej średniej ocen. Nagrodzeni zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Kleczewa i Sąpolna, a także z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Stypendia dla najlepszych uczniów, ci, którzy osiągają przeciętną 4,75 w danym roku szkolnym i jeszcze wyżej, od 21 lat już fundujemy. Fundujemy dla wszystkich uczniów, którzy w naszych trzech szkołach i w ośrodku szkolno-wychowawczym takie wyniki osiągają. Zamiarem tego programu jest, ażeby po prostu nagrodzić tych najlepszych, ale jednocześnie w jakiś sposób, tak uważam, że również to mobilizująco wpływa na podejście do nauki, na naukę, na osiągnięcie jak najlepszych wyników i to jest główny cel, żebyśmy mogli w jakiś sposób pobudzać młodzież do osiągania coraz lepszych wyników w nauce, a to się na pewno przełoży później na ich sukcesy życiowe. Już w porównaniu do roku poprzedniego mamy o 25 osób więcej. To jest znacząca liczba uczniów, którzy w tym roku otrzymują to stypendium. Ale mam nadzieję, że jeśli im tylko pomoże i będzie ich wspierało w dalszej ich pracy i w nauce, to cieszmy się, że taki program istnieje. Wielu nagrodzonych to i na nagrody przekazana została pokaźna kwota. W tym roku jest to kwota ponad 320 tysięcy złotych. Wyjątkowo w tym roku to starosta jeździł po szkołach rozdawać nagrody. Zwykle to uczniowie wymienionych wcześniej placówek zbierali się w siedzibie powiatu. Zmiana ta została podyktowana pandemią. W różny sposób żeśmy te nagrody przez te 20 lat poprzednie wręczali. W ubiegłym roku na przykład to były tylko delegacje po kilka osób z jednej szkoły. W tym roku uznaliśmy, że lepiej będzie dla podkreślenia wagi tego stypendium, dla podkreślenia i dla uznania, powiedzmy, tych najlepszych uczniów, jeśli się z nimi chociaż na moment spotkamy, i tak to po prostu czynimy. Mamy trochę więcej pracy, bo musimy 3 dni na to, czy powiedzmy więcej poświęcić, ale myślę, że takie spotkanie jest niezmiennie wartościowe, co zresztą podkreślali wcześniej dyrektorzy szkół. Nie sposób mówić o edukacji i nie wspomnieć o nauce zdalnej, regularnie wprowadzanej w polskich szkołach. Od początku pandemii uczniowie mieli już dużo czasu, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a szkoły, by uporać się z chorobami wieku dziecięcego. Kiedy nagle się kończyła nauka zdalna, to uczniowie bardzo chętnie do szkoły wracali, aż czekali, żeby wrócić. Myślę, że ci, którzy właśnie dzisiaj dostali te stypendia, to są na tyle ambitni, że oni chętnie wracali i poradzili sobie. I myślę, że ci nauczyciele również, którzy ich uczyli, sprostali temu zadaniu trudnemu, bo było naprawdę trudno, żeby tak ich nauczyć, żeby tą średnią uzyskali. Z tym problemem nauki zdalnej każda szkoła musiała sobie poradzić, lepiej lub gorzej. I nie wierzę, żeby żadna ze szkół nie stanęła na wysokości zadania. Oczywiście i my musieliśmy sobie z tym problemem poradzić jak najlepiej. Pomimo pandemicznej rzeczywistości, wielu uczniów wzniosło się na wyżyny i osiągało świetne wyniki. Mimo pandemii, jaka panuje, i tego zdalnego nauczania, co według mojej oceny jest to bardzo mocno utrudnione, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, i to na pewno moim zdaniem pozytywnie nie wpływa na wyniki, to jednak w tym roku mamy tych nagród, za rok ubiegły oczywiście, do wręczenia dla 188 uczniów. Jest to więcej niż było w roku ubiegłym. Szkoła liczy 370 uczniów, nagrodzonych jest 58, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dużo. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy samych uczestników nauki zdalnej. Myślę, że nie miałem większego problemu, aby się uczyć na lekcjach zdalnych, to ponieważ tak naprawdę uczymy się sami. Nauczyciele nam tylko w tym pomagają, trochę nas ukierunkowują. Ale wolałbyś wrócić jeszcze do szkoły przed samą maturą? Myślę, że tak, bo jednak brakuje tego kontaktu z nauczycielami, oko twarz w twarz, czy kontaktu z kolegami na przerwach i tak dalej. Jestem zamknięta cały czas w domu. Nie mam kontaktu ani z koleżankami z klasy, kolegami, ani z nauczycielem.
mieszkam w internacie, więc też często chodzimy do siebie po pokojach. Bardzo miło spędzamy wspólnie czas, gramy w gry, oglądamy filmy. Po prostu tęsknię za tym, brakuje mi tego. Początkowo było mi bardzo ciężko się przestawić na ten tryb zdalny, natomiast później, jak już weszłam w rutynę, łatwiej mi było na pewno się skupić na tym wszystkim i ustawić, bo jednak dojazd do szkoły trochę też zajmował, miałam więcej czasu na tą naukę. Więc był dla mnie korzystny, jednakże chyba mimo wszystko wolę naukę w szkole i spotykanie się z przyjaciółmi. Motywacja też jest inna. Jak jest się na przykład w piżamie czy tam w domu, to nie ma takiej samej motywacji, jak jest się w szkole i jest się trudniej nauczyć. Na początku na pewno było trudno, ponieważ przyzwyczailiśmy się do szkoły i do znajomych. Ale im więcej dni, im więcej czasu się przyzwyczaiłyśmy, tak myślę. Już teraz jest to dla nas rutyną. Uczniowie chętnie dzielili się z nami swoimi planami, zarówno na co przeznaczą stypendium, jak i tym, co pragną robić dalej po maturze. Na razie nie mam aktualnie żadnych planów, no ale na rozwój się przydadzą na pewno. Ja myślę, że póki co oszczędzę na studia, bo bardzo mi się to przyda. Ewentualnie będę myślała też o kupnie auta w przyszłości, jak będę już miała tam 18 i będę mogła jeździć. Przyda mi się też na pewno na dojazd na studia i no, myślę, że na razie będę oszczędzała te pieniądze. Okej, skoro dojazd na studia, to gdzie planujesz na te studia? Chciałabym bardzo się dostać na Politechnikę póki co, choć plany wiadomo mogą się jeszcze zmienić, mam jeszcze 2 lata, ale chciałabym na Politechnikę. Masz już jakieś wybrane miasto i kierunek? Poznań i myślę w architekturę coś, ale nie wiem jak to będzie. Potrzebuję na przykład nowego laptopa, który no w tych czasach jest bardzo przydatny, no bo jednak wszystko odbywa się online. Zamierzam iść na oficerskie studia do Warszawy, do uczelni Wojskowej Akademii Technicznej. I skąd ten pomysł? Jakoś od dzieciństwa brakowało mi czegoś i szukałem różnych dziedzin, w których mógłbym się sprawdzić. No i w ostateczności doszedłem do wniosku, że właśnie mundur i wojsko będzie tym, co będę chciał robić w przyszłości. Powinno być w głowie, lecz jeszcze nie mam dokładnie wymyślonego swojego celu. Mam nadzieję, że będzie niedługo. Ja na ten moment również zawsze myślałam o dziennikarstwie, ale okaże się po maturze. Pieniądze chciałabym przeznaczyć na książki, ponieważ nauka zdalna strasznie mi przeszkadza. Chciałabym się otworzyć na nowe możliwości, więc postanowiłam się uczyć języka hiszpańskiego.